świątynia Wenwu nad jeziorem Słońca i Księżyca. Świątynia została przeniesiona w to miejsce w 1938 roku, gdy Japończycy spiętrzyli tamą wody jeziora, co groziło jej zatopieniem. Tajwańczycy rozbudowali ją w 1969 roku. Rolę strażników pełni para chińskich lwów. Świątynia składa się z trzech pawilonów. Jeden jest poświęcony Guanggong, bogowi wojny, i boskiemu wojownikowi Yue Fei, drugi bogowi literatury. Trzeci pawilon jest poświęcony Konfucjuszowi, gdzie umieszczono jego posąg wykonany z brązu. Z kolei w tej świątyni czczone są szczątki mnicha Huanzanga, zwanego Świętym Mnichem. W XIV wieku został on wysłany przez cesarza do Indii po pisma buddyjskie. Wrócił po 10 latach, przywożąc 650 manuskryptów. Przez to włożył ogromny wkład w rozwój buddyzmu w Chinach. Miasto Puli liczy około 84 tysięcy mieszkańców. W 1999 roku ucierpiało w wyniku trzęsienia ziemi o sile 7,3 stopnia w skali Richtera. Śmierć poniosło wówczas 2000 osób. Z przystani na krańcu miasta udajemy się w krótki rejs po jeziorze San Mun. Nad jeziorem wznosi się pagoda Cien o wysokości 46 metrów, zbudowana przez Chiang Kai-sheka dla uczczenia jego matki. Jezioro Słońca i Księżyca jest położone na wysokości 748 metrów nad poziom morza. Ma powierzchnię 8 km kwadratowych i jest największym zbiornikiem wodnym na Tajwanie. Jego głębokość sięga 27 metrów. Brzegi jeziora zamieszkuje rdzenne plemię aborygeńskie Tao. W jeziorze nie wolno pływać, ale raz w roku odbywa się wyścig na dystansie 3 km i uczestniczą w nim tysiące pływaków.